写出来那个写信一样的，然后什么就是这个的写说拉罗西亚罗苏斯卡。Napęd hybrydowy, sterowanie gestem. To nie lista opcji auta przyszłości. To funkcje, w jakie można wyposażyć wózek inwalidzki. Jak pokazali inżynierowie z Politechniki Poznańskiej, czego nie da rady zrobić się z samochodem, można zrobić z wózkiem inwalidzkim. Najlepsze w tym rozwiązaniu jest to, że pasuje do każdego wózka, włącznie z najtańszymi składakami. Dzięki tuningowi wózek przytył jedynie 15 kg, akumulator, jaki wybrali konstruktorzy, wystarczy na 1,5 dnia poruszania się wyłącznie na napędzie elektrycznym. Do tego napęd jest inteligentny, wie na przykład, kiedy zapewnić więcej mocy, bo użytkownik jedzie pod górkę. Wyposażony jest również w odpowiednik tempomatu. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej już na dość zaawansowanym etapie prac zadali sobie pytanie, a co, jeśli ktoś nie będzie w stanie obsługiwać wózka za pomocą gałek? Odpowiedzią okazało się sterowanie za pomocą gestów, a konkretnie zginania i prostowania dwóch palców, wskazującego i serdecznego. Czekamy z niecierpliwością, kiedy takie wózki znajdą się w sklepach. A teraz materiał taki. Tym się rozi się. Nie trafny. Są ludzie, którzy muszą zmierzyć się w pewnym momencie swojego życia z wiadomością, która napiętnuje ich i oznaczy na całe życie. Wiadomość, która ujęta jest w pojęciu niepełnosprawność. Nie sposób opisać jest to, co czują ludzie, kiedy dowiadują się o tym, iż bezpośrednio lub pośrednio będą związani z niepełnosprawnością. Rodzice pełni nadziei i wiary w przyszłość swojego dziecka w momencie doświadczenia takiej wiadomości potrafią z dnia na dzień stracić barwę włosów i ze skrajnego optymizmu popaść w depresję. Dla jednych ta walka po wielkim trudzie, pocie i przelanej krwi zakończy się sukcesem, m.in. dzięki zabiegom operacyjnym, rehabilitacji, leczeniu farmakologicznemu tudzież kompensacji. Dla innych będzie to równie ciężka droga, lecz bez widocznego końca, taki bieg bez mety. Dzieci i osoby niepełnosprawne poza deficytami ruchowymi bywają wychudzone albo zbyt otyłe, niesymetryczne, powykręcane, siąpające śliną, apatyczne lub nadpobudliwe i najzwyklej trudne jest nie dać im znaczka. Można kupić 1,000,000 serduszek popularnej akcji charytatywnej i mówić sobie, jestem okej, nie myślę tylko o sobie, a i tak, gdy zobaczy się opisywaną osobę, automatycznie nadać mu znaczek i szufladkę. Każdy opiekun z osobna przeżywa swoją drogę uwarunkowaną charakterystyką swojego dziecka, a to nie jest ta sama droga dla wszystkich. Codzienne ubieranie, rozbieranie, karmienie, przygotowywanie posiłków, ewentualnie stomia, toaleta, nocne pobudki, wyprawy do szkoły z całym osprzętem, rehabilitacja i oczekiwanie w poczekalniach, konsultacje z pedagogami, psychologami, wizyty w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, mijanie radosnych, szczęśliwych dzieci to tylko niektóre cechy dnia codziennego, które zmuszeni są doświadczać opiekunowie osób i dzieci niepełnosprawnych. To często współistniejące elementy wpływające na stan rodzinnych emocji i zachowań, niejednokrotnie kończących się bezradnością i rozpadem rodziny. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo być inni, mają prawo być nieznośni i roszczeniowi, oczywiście z szacunkiem do adresata. Mają prawo iść w pognicionej koszuli do pracy i mają prawo nie uśmiechać się, kiedy wszyscy się śmieją. Ponieważ wysiłek, jaki wkładają w miłość do własnych dzieci, jest nieporównywalnie większy od wysiłku, jaki trzeba włożyć w wychowanie zdrowych dzieci. Z całym szacunkiem i uznaniem do opieki i rodzicielstwa niedotkniętego dysfunkcjami i żyjącego w zdrowotnej normie. Dla Terenia TV, Tato Tereni, Artur Jastrzębski. Exo, a dokładnie egzoszkielet, to jedno z najnowocześniejszych urządzeń do rehabilitacji pacjentów. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne na wózkach mogą wstać i zacząć chodzić. Składa się ze sztywnej metalowej ramy uzbrojonej w sterowane komputerowo silniki, które są umieszczone równolegle w miejscu stawów biodrowych i kolanowych. Z egzoszkieletu mogą korzystać osoby o różnym stopniu niedowładu lub porażenia. Egzoszkielet umożliwia chodzenie zbliżone do naturalnego. Urządzenie z czasem konfigurowane jest tak,
aby pacjent w większym stopniu pracował samodzielnie, co uczy organizm na nowo utraconych w wyniku urazu lub choroby funkcji. Egzoszkielet pozwala na wykonywanie ruchów wstawania i siadania na krześle oraz na chodzenie z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. Terapeuta może ustalić konkretną wartość siły, z jaką urządzenie ma wspomagać ruch pacjenta, lub też pozwolić urządzeniu na automatyczne wykrywanie siły, z jaką oddziałuje pacjent, i dopasować do tego moc, z jaką wspomaga ruch w czasie rzeczywistym. Przykładowo terapeuta może ustawić większą siłę wspomagania, aby skoncentrować się na jakości chodu, lub mniejszą, aby skupić się na rozwijaniu ruchu inicjującego chodzenie. Obecnie kosztuje około 500 000 zł. W przyszłości bardziej zaawansowane modele mają kosztować tylko tyle, co dobrej klasy samochód. Zatem będą to udogodnienia tylko dla zamożnej części społeczeństwa. Danuszki, Tomasi, zapraszam ponownie. Cześć! Tutaj Tato Tereni. Mamy na koniec dla Was małą niespodziankę. Zobaczcie, jak wygląda scenariusz naszych dzisiejszych wiadomości. Wielkie czarne litery, duża czcionka, kolorowe tło. To wszystko sprawia, że Terenia ze swoją wadą wzroku może pewniej i łatwiej przeczytać oraz wypowiedzieć wyraźniej to, co razem zaplanowaliśmy. I na koniec szybciutko, tak? Taka nasza przypominajka. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasze filmiki na Facebooku, bo dzięki temu zdobywamy większą publiczność i możemy się dalej rozwijać. To wszystko na dziś. Bye bye! Bye bye!